Gundam? On to pewnie też by w Citerynie by zrobił karierę, coś tak czuję. Odważny to nie powiedziałbym, chociaż on ma chyba wszystko w dupie. On chyba jest, on chyba wyznaje religię zwaną wyjebanizmem. Może nawet jest dobra. Biskup wyjebanizmu. Z Mikan może dobra. Pogadaj, bo ona miała autopsję zrobić. No to, na koniec może, odprawę już jak zacząłem to. Trzy kropki. Gryffindor! Gratulujemy, proszę zająć miejsce. I wszyscy faceci, ej, tutaj już jest, tutaj ja, obok mnie, w porządku, no dalej jest, dalej masz trochę, dalej się czujesz coś nie tego? Znaczy, nie czuję tego, ale jak myślę o Nekomaru, to... mam nogi z waty. To dziwne, nie ma opcji, żeby miał taką słabość. Cześć. Pewnie by mi przeszło, gdybym skopał, gdybym się powalczyła z jakimś siłaczem, ale Nekomaru tu nie ma. Ale Nekomaru na pewno wróci. Masz rację. Muszę być średnio pomocna w sumie. Gadam coś... Slytherin! Gratulujemy, proszę zająć miejsce. Obok Malfoya. O, to by Malfoyowi dupę skopał po prostu. No. Rzuciłby w niego chomikę. Avada Kedavra! Chociaż... No, co? Chociaż może Ravenclaw, bo wiesz, bo kruk w herbie, a on pewnie... A ten Jastrzębia ma tego, czy coś. Nie no, już Citerin niech zostanie. On ma chomiki. On wszystko by wyhodował. Patrzysz, jak niesamowicie rosną moje cztery mroczne bóstwa, rozpierdolu! Tośmy sobie z nim porozmawiali. Gara, dawaj Sonie. Ravenclaw! Gratulujemy, oh, proszę zająć miejsce. Oh dear, it happened again. Kurwa, mówiłem, dwie moje najukochańsze przyjaciółki zmarły w tym samym czasie. Po prostu w to nie wierzę. Przecież to... Tutaj właśnie i póki śpiewała Fiuchi... Ja pierdolisz. Jak sobie przypomnę, jak śpiewała, to... No. Przez twoje oczy zielone... Oszalam! Nie. Nie zrobiłeś tego. Nie wytnę. No ale to nie więcej coś takiego. Widzowie, przepraszam, nie będzie nowych odcinków, bo umieram w środku. No ale to mniej więcej taka sytuacja, co nie? No. No ale przynajmniej wiesz, jak się musieli czuć... Chyba wszyscy poza Hiyoko. No cóż. Hiyoko wyglądało na to, że bardzo dobrze się bawiła słuchaniem jej muzyki. No. Jako jedyna powiedziała... Masz szczęście, że nie pamiętam, co było dalej w tym refrenie. I teraz ich już nie ma. To taka tragedia. Rozumiem, jak się czujesz, ale spróbuj się jakoś... Trzymaj się. Nasze przyjaciółki zostały zabite i... To znaczy, że jedyne, co możemy... I to jest chyba jeszcze... To jest chyba powód, dla którego nie możemy ich tu zostawić, tak zostawić tego. Musimy to zrobić dla ich dobra, dla tych, którzy... Dla dobra tych, którzy polegli. Nie, można powiedzieć, że polegli?
Sumie Atomikan został. Sumie czekaj, ciekawostka. Czy tu jest, czy tu była no? jakaś ruda postać? A nie, jest, była ruda postać. Dobra, klikaj już. Ale jakby ktoś chciał zrobić metalkorowe covery utworów Disco Polo, to zapraszamy. Chętnie, że może nawet gdzieś to wisi na YouTube. Dobra. Hufflepuff! Gratulacje, proszę usiąść. Nie no, Hufflepuff, bo jest pierdołą. Dobra, faktycznie. Gdybym tylko zauważyła wcześniej e-booki, bo mogłaby zostać ocalona. Smuteczek. A kiedy zauważyłeś, że e-booki zniknęła? Po tym jak opuściłam pokój Nagi, to poszłam do sali konferencyjnej i wtedy właśnie, i wtedy kiedy tam przybyłam. A, wtedy wpadła na pomysł, że jest wszystkich w szpitalu. A, i wtedy stwierdziłam, że wypadałoby sprawdzić, jak się mają wszyscy w szpitalu, więc... pewnego dnia zanim to zrobiłam, poszłam spać. I więc poszłam do pokoju pacjentów i zauważyłem, że e-booki nie ma. Więc szybko wybiegłam ze szpitala. A więc tak to wygląda, tak się sprawy miały. I wtedy zobaczyłem Fuyuhiko naprzeciwko szpitala, więc zapytałam go, czy mógłby im pomóc poszukać e-booki. A to przypomniało mi, gdzie... To przypomina mi, gdzie była. Minus jeden dla Nagito! Za co? No, bo się Hajime pytała, gdzie on był. A nie gdzie ona była. Mówiłem, że będę odejmować za te zaimki, ostrzegałem przecież. A. Tutaj, co przypomniało mi, gdzie byłeś? Myślałam, że odpoczywałeś w lobby. To dłuższa historia. Przepraszam, to nie tak, że wątpię w ciebie czy coś. A dla niej punkcik, bo mi... Chyba ją będę bondować znowu. Nie ma opcji, żebym w to zwątpiła, ponieważ byliśmy razem aż do ranka. Spokojnie. Xanax. Pół wiadra. Na rację byliśmy razem od momentu, kiedy wyszłaś do tego konferencyjnego. To prawda, byliśmy razem dopóki... Byliśmy razem dopóki... Tuż przed ogłoszeniem tego porannego ogłoszenia monokurwy. Więc nie wątpię w ciebie, mówię prawdę! Czy to w porządku, jeżeli będę kontynuować moją autopsję? Jeżeli ty zagadasz do mnie później, powiem ci co i jak. Więc proszę, oszczędź moje życie! Przynajmniej na razie. Dopóki nie skończy autopsji, nie no, chyba daj mi drugi punkcik. Cudne. Co tu właściwie odwaliło? Z tym niewierzeniem. Dobra, zadanie Minako zostaje dodane do pocisku prawdy. Powiedziałem Minako? Nie, Mikan. Znaczy mówiłem Minako. A dobra, wiem kto. No dobra, chyba skończyliśmy rozglądanie się tutaj po klubie. Ja muszę jeszcze pogadać z Mikan, ale... Muszę ustalić, czy już ma... CO?! Dopiero co z nim rozmawialiśmy. A, właśnie! A e-booki do jakiego domu? A, e-booki? Ona by mi pasowała do Gryffindoru. Zważnie? No bo... Odważnie jeździło, chociaż w sumie nie wiem. W sumie no właśnie, dobre pytanie. Hufflepuff trochę mi do niej nie pasuje. Może Ravenclaw?
Czyli jeśli nie mamy pomysłu, to Ravenclaw. Najlepszy dom w Hogwarcie. W sumie. No Gryffindor jest ewentualnie Ravenclaw, mam wrażenie, bo Hufflepuff do niej trochę nie pasuje. Slytherin też chyba tak średnio. No, no nie. Więzy kopiącego się nie leży, ale... A Peko? Peko? No to na Gryffindor zdecydowanie, bo posługuje się mieczem. Śmieszne. No w sumie Gryffindor do niej pasuje. Ej, kto tam jeszcze? Czek. Teru Hufflepuff, bo był pracowity dosyć. No tutaj pasuje. A to faktycznie Mikan do Hufflepuffu pasuje jak cholera. I w sumie do Hufflepuffu jeszcze dał... No Kazuichi też chyba zasługuje na Hufflepuff, bo też dosyć jest pracowity. I on grzebie w tych silnikach. Kto jeszcze... A! To Gami Byakuya to chyba wiadomo. Slytherin! Dobra, zagadujemy do Mikani. Jak tam Mikan? Znalazłeś coś ciekawego? Mogę już cię zabić? A mówiąc prawdę... Czekaj. Nie, niejasne? To jest bardzo niejasne. To wszystko... Bo to jest moja wina. A to nie moja wina. To nie moja wina. W niszy muzycznej jest za gorąco. A to jest na to jeden... To jest na to... Jest na to pewien sposób, laseczko. Trzeba podkręcić klimatyzację na fulla. A wy o co pomyśleliście? Z powodu tego gorąca nie mogę ustalić czasu śmierci. Dobra, to jest ciekawe. Bo jest gorąco... To w ogóle możliwe? Jeżeli ciało zostanie przegrzane albo zmrożone, nie będziesz w stanie ustalić dokładnego czasu śmierci. Dobra, to jest ciekawe. To może o to chodziło killerowi właśnie, żeby ukryć czas śmierci. Żeby no powiem ci szczerze, że ona jest dosyć podejrzana, bo się denerwuje po pierwsze, a po drugie tylko ona chyba o tym wie. No ale nie było jej w momencie, chyba że namówiła Ibuki o tym, nie? Nie wiem, zatem nie tylko ona musi o tym wiedzieć. Co nie? No. Wciąż są pewne... Chyba się... W sumie Sonia chyba się jara takimi rzeczami, albo Gundam może ewentualnie, no to... Fuyuhiko może, bo trochę siedzi w tych sprawach. Jest nie on chyba na razie. Nie no, ale to jest dziwne. Nawet jeżeli to ciepło jest sprawką zabójcy, z pewnością każdy powód, żeby... Jest to czytaj całość, powód, bo znowu wlepię punkty ujemne na Gito. Jest to z pewnością jakiś powód dla niego, żeby zatuszować czas śmierci. No fakt, tak jak patrzę, jak długo to widziałem, to było jasne. Nie, no, a nie możesz kazuić to jest jasne, kiedy miało miejsce morderstwo. To my nie możesz kazuić jemu za to odejmować punktów? Najpierw mogę mu dodawać. Najpierw była Ibuki, potem Hiyoko. I tak długo jak... tak długo jak imitacja morderstwa... Jak to było fizykowe morderstwo? Co? Nie powinno być pomyłki w wypadku kolejności morderstw. Imitacja morderstwa? Nie wiesz, Hajime? Myślałem, że wszyscy już to wiedzą. Aha, imitowane morderstwo, okej. Okay. To jest morderstwo, kiedy zabójca używa jakiejś pracy, jakby coś w stylu muzyki albo filmu jako sposób zabijania, w sensie, że no, inspiruje się tym. A to mi nawet pasuje do Sony, wiesz? To jest całkiem popularne w jakichś nowelach detektywistycznych, w mangach, w grach wideo. Do tego stopnia, że to się zaczyna robić denerwujące. No ale jak takie ale jak taka inspiracja może być powiązana z tym morderstwem? Cóż, bazując na kolejności morderstw i sposobie, w jakich zostali zabici,
To z pewnością, to czysta... Inspiracja z tego, to musi być inspiracja z tego filmu. No dokładnie. Nagito. Co? Znaczy Mikan akurat też wie o tym filmie, nie? W sumie, ten film? Jeśli to tym inspirowane morderstwo jest powodem, dla którego Kira zabił dwie osoby. Czyli celem było celem był ten inspirowany morderca. Ale dlaczego zdecydował się zrobić coś takiego? Przepraszam, jeśli to faktycznie było inspirowane tym filmem, to możliwe, że jedna osoba czy to możliwe, że jeszcze jedna osoba mogła zostać zabita? To całkiem prawdopodobne, jeśli killer zdecydował się być w pełni... chcieć to w pełni zimitować. Czy zajęcie chwilę? O co wam mówić? Co za inspirowane? Jak to jeszcze jedna osoba? Martwicie się, że będzie jeszcze jedna ofiara, co nie? A nie no, spoko! Nie ma się czym przejmować. To by troszeczkę szło za szybko, jeśli jakaś armia ludzi zostałaby zabita naraz, nie? Jestem bardzo ostrożnym miszkiem, więc zrobiłem coś, żeby jakoś temu przeciwdziałać. Ponieważ na tej morderczej szkolonej wycieczce jedna osoba może zabić co najmniej dwie osoby. W sensie tutaj... Maksymalnie dwie osoby. No tak, jeśli zabijanie kogoś naraz jest okej, no to... jeśli zabić wszystkich naraz byłoby w porządku, to przecież sprawca mógłby łatwo zgarnąć zwycięstwo, nie? A ta nowa reguła tego uniemożliwia. I wbijcie sobie to do tych ptasich mózgów. Więc jeśli to maksymalnie dwie osoby, nie będzie już więcej morderstw. Nie. Trzy kropki. Skoro tu jesteś, mogę cię zapytać o coś jeszcze? Chcę potwierdzić jeszcze jedną regułę kolegium uczniowskiego. No, okej, słucham, bardzo... Można się było spodziewać, że bardzo lubisz gry. Nie chcę nawet w ogóle brać tego pod uwagę. I nie chcę nawet myśleć o czymś, że takie coś może mieć miejsce, ale jeśli dwa przypadki mają miejsce naraz, to co się stanie, jeśli jest dwóch zabójców? Nie? W sensie, w momencie, jeśli chodzi mi o opcję, kiedy e-booki i Hioko zostały zabite przez dwie różne osoby. Mogłaby testować gry, laska. No to... Kuźwa i tak pewnie to robi. Co ja gadam. To by znaczyło, że mamy do czynienia z dwoma killerami w jednym momencie, ale możemy głosować tylko na jedną osobę, prawda? Jeśli możemy wybrać tylko jedną za pomocą głosowania, to ta druga mogłaby zwyciężyć. A faktycznie. I co się stanie w takim wypadku? Co w wypadku, jeśli mamy trzy incydenty zamiast dwóch, albo czterech, albo jeszcze jeden, albo jeszcze... Dobra, zamknij japę! Dobra, okej, okay, dobra, upewnij się, że to się już nigdy w życiu nie powtórzy, okej? Okay? Czyli dwóch morderców nie może mieć miejsca w tym samym czasie. Czyli to również dotyczy tej sprawy, prawda? Dobra, zawsze jest tylko... Dobra, okej, okay, spoko, zawsze jest tylko jeden killer naraz. Nawet jeśli ma współpracownika, czy coś w tym stylu i... I tak jest tylko jeden mastermind w tym wszystkim. Rany, kuźwa, dałem taką zajebistą... Musiałem... Zmusili mnie, żeby dać taką zajebistą podpowiedź. Być musiałem do tego ja wkradzili. No właśnie, zauważyłeś, że nikt do tej pory nie brał pod uwagę, że to mogło być morderstwo wykonane przez dwie różne osoby. Kuźwa. I tak to jest z tymi grami. Te gry komputerowe to jest po prostu straszny wynalazek. Przez nie ludzie się mordują. Znaczy to jest akurat spoko, ale... Przez nie ludzie się... Od tego ludzie się mordują to jest akurat spoko, ale nie wiem, jak coś gra w jakiejś strategicznej to jest... Pamiętasz chapter 4 w Rompie, gdzie wydawało się, że dwie osoby zabiły tą samą osobę? No. Ja pierdzielę. Dobra, ja się zamykam, wracam do swojej jaskini. Ja pierdolę. Dobra, czyli nie ma opcji, żeby dwóch killerów było w tym samym czasie. No to troszeczkę zawęża krąg. No tak, dzięki temu to wszystko jest dużo łatwiejsze. Jeśli ten sam killer może zabić maksymalnie dwie osoby...
To znaczy, że nie mogę mieć jeszcze trzeciej ofiary! I cała inspiracja poszła w pizdu. No i w pizdu wylądował. Gdzie? Ale to tak dalej to brzmi kuźwa dziwnie. Jaka znowu inspiracja? A, czyli że nie widziałeś tego? A, przepraszam. A, dobra, wyręczyłeś mnie. Nie chcesz się kimś zamienić za nią? Nie, nie. Czy to będzie Gandama, ale, ale nie wiem, czy to przeżyjesz. Tobie lepiej idzie. Poza tym, jak ci oddam jeszcze jedną osobę, to nie będę już miał prawie że nikogo do dubbingowania. Dlatego wziąłem kogoś do wymiany, nie? O, mogę ci dać Kazuiciego. Mogę ci dać Kazuiciego na wymianę. To musiałbyś go wziąć wtedy. To wezmę, żeby go wziąć, żebyś mi dał... To ja tym sposobem... A no... Dobra, chcesz teraz mi... Nie, dobra, już zostaje, jak jest. No. Nie, serio, co ja widziałem niby? W sensie ten film. No kiedy pierwszy raz przeglądaliśmy tą wyspę Monokuma, dał nam bilety zaproszeniowe. A, czyli chodzi tu o ten... Chodzi o inspirację właśnie tym filmem. No, bazując na morderstwach w tym momencie, to zdecydowanie przypomina film, który... Jakby to była po prostu jakaś kopia. Czyli skopiował ten film. A Nagi to coś o tym mówił. To nie może być. To nie może być pomocne. Myślę, że po prostu będę polegał na moich wewnętrznych przeczuciach. Wewnętrznych przeczuciach. Słuchaj, co wam mówią bebechy Kowalski. Powinieneś przyjść później też. Pójdę tam pierwszy i poczekam na ciebie. Ale o co ci mówi? No cóż, oczywiście. Do kina. A, to kino. A, zapomniałem, dobra. A, czyli jeszcze go nie widziałeś. W każdym razie chyba nie jest jeszcze za późno, myślę. To będzie dobry pomysł, gdybyś zobaczył ten film, zanim zacznie się kolegium. Chyba będę musiał. To ja też pójdę, są jeszcze inne miejsca, które chciałbym sprawdzić. A gdzie chcesz teraz iść, Chiaki? Chyba do szpitala. Pierwsza ofiara Ibuki była tam, więc... Nie mamy pojęcia, co się działo w szpitalu. Przez tego monowirusa nie mogliśmy tam nawet przez jakiś czas wejść. No, ma rację, dobrze. Będzie też dobrze, żebym przejrzał się szpitalem. Może tam jest coś powiązanego ze śmiercią Ibuki? No i coś ze śmiercią Kiyoko, ale żeby to i coś ze śmiercią Kiyoka, to trzeba będzie zajrzeć do motelu. Jest kurwa dużo do roboty, zanim zacznie się kolegium. Ale dobra, muszę się brać do roboty. No to idziemy. Gdzie najpierw, motel czy szpital? Szpital. Nie no, motel. Dobra, niech będziesz... Chciałem powiedzieć motel, ale kuźwa... Ja pierdolę. Czyli motel. No motel. Mamy klucz do jej pokoju, to zajrzymy. No i tam jest Hidden Monokuma, pamiętaj o tym. No dobra. No i to tym bardziej. A, teraz mi się przypomniało. Jeszcze nie byłem w ogóle w żadnym pokoju w motelu, w sensie. Tak nie wiem, gdzie jest pokój Hiyoko, w sensie. Że po prostu kogoś zapytam. No, Gundam chyba wie. Wątpię. No, on raczej nie wie, bo nie... A więc jesteś wreszcie. Wyłaś! Podobnie mówi? I see you! Myślisz, że możesz ukrywać się tak... Chłopie, ja się nie chowam. Ej, w którym pokoju była Kiyoko? W środkowym. Ale czy jesteś gotowy? Pamiętaj, najpierw módl się do swojego Boga, jeśli jakiegokolwiek wyznajesz. I może i przygotuj sobie drugą parę gatek. Ja pierdzielę, jego rodzice musieli mieć naprawdę przedupczone. I nauczyciele.
To jak to się robi? Weź tab. Aha. O, masz. Klater. Mamy klucz! No to ja się go użyję. Otworzyło się. Tak jak myślałem, to był klucz do pokoju Hiyoko. No to włazimy. A tam! Hidden Monokuma.